No dobra, odstąpię lepiej, nie chwalę. Dzisiaj tutaj makaron na uszy nabija, pewnie jak interesu ma, strawy nie będzie. Rozstąpcie jak portki na manizach. A nie strawy, nie chcesz dać strawy, to chociaż łoże niech będzie, co? No nic, o przyprawach teraz wam prawić będę, lecz najpierw wiedzieć musicie, iż te przyprawy cenne są bardzo, oj, rzadkie wielce, no bo rzeknijcie mi, rośnie gdzie u was w ogrodzie jakiś imbirowiec albo cynamonowiec? Nie, no, mnie też nie, te przyprawy na statkach kupieckich w dalekich i egzotycznych krain do nas przypływają, a dzieje się tak dlatego, iż to im do Hanzy należy. A Hansa jest zrzeszeniem miast kupieckich, kupców, handlarzy. Jako że Toryn tutaj nad wysyłką leży, port ma, tą drogą rzeczną towara do nas docierają. A pierwa i najważniejsza przyprawa z tychże egzotyków o tym, że garncu się znajduje, a można poniukać i zgadywać, co to. Jo, jest to pieprz czarny, to takie suszone owoce z takiej pnącej się rośliny. O, wielce droga przyprawa, za taką garstkę to pole tylko ziemi zakupić można. Oj, wiedzieć musicie, że od pieprzu piernik swoje miano niesie. A no, bo ludziska gadają, że piernik to pierny musi być. Ale pieprzny, ostry. Takie pytanie mam, zdarza wam się może pierniki wypiekać? Tak. A pieprzu dodają? Nie. Nie chcę pieprzu. Ola Boga, to żaden piernik nie wyrosł niestety. To ciastko korzenne, albo miodownik inszy. Zawsze pamiętajcie, aby chociaż odrobinę tej przyprawy sypnąć, a? Co by naszej tradycji dochować i piernik merytować. A ile można pieprzu prawić? O, szczegne pogarnę, co teraz przyszłą sprawą? Nie. O,